Ale ja chciałam na tej karcie napisać, że to jest szczok. Sięgam też po nie, gdy chcę normalnie spać. Słodzi trochę jakby. Tak, no, ale nie dobre. Saker. Wygrałeś zakład. Chodziliśmy tyle lat na siłownię, a tak naprawdę największy potencjał jest w muzyce. Owca, dawaj Whitney Houston! Dawaj Whitney Houston, ch**. Z tym! Dawaj! Dawaj! Jest to w tobie. Trzeci wykleci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Nobo Co To Studio Żoliborz. Dojechaliśmy, Warszawa gęsta, bardzo pochmurno, wilgotnie i bardzo gęsto. I nagrywamy dzisiaj kolędę, Kuba przewodzi. Kuba dał myśl i pchnął ją w życie i zobaczymy, dokąd ta myśl dzisiaj nas doprowadzi. Tak, zobaczymy, czy George Michael będzie z nas dumny, miejmy nadzieję, że się nie przewróci w grobie. I kto nagrywa w Nobo Co To Studio z takich popularnych osób? Może pan realizator? Kogo macie tutaj najczęściej? No Żabson jest dość stałym bywalcem. Też Mata całą swoją ostatnią płytę realizował w Nobo Co To. Razem z Pedrem jakby robili bity w ogóle na sesjach studyjnych, nie? Także... Poczekaj, z Pedrem? Nie mówiłeś, że Robur już tutaj był. Bo ma Pedro. Też... Pedro. Wiele osób o tym nie wie, ale Robur to też... Tak? Tylko, że Don Pedro. Na Don Pedro mówicie Don Pedro? Nie, to Pedro. Z Krainy Deszczowców? To... tylko Pedro, to Don Pedro i Pedro to co innego, przepraszam. Dwie różne krainy. Przepraszam w takim razie. Wchodzę dzisiaj tutaj, patrzę, co on trzyma w tej karcie. Jakieś tam rzeczy dla dorosłych, typu jakieś rachunki, kurwa, chuj wie co. A to po prostu cofamy się jak do podstawówki, wiesz. 10 minut przed lekcją, Pedro stoi ze ściągą, nie? Kurde, fajnie było taką trójeczkę dostać chociaż. Bez asekuracji. 4 z minusem, może jakieś wpadnie. Nie, patrzę, bo wiesz, że nie mam talentu i nie czuję tak jakby tego tempa, co nie? Nie no, bo w tak sensie patrzę. Pytam, bo myślałem, że jeszcze nie są przydzielone zwrotki i rozkminiam, czy się uczysz całego tekstu. No już zarezerwowałem swoją. A już masz. Jakiego talentu? Po prostu nie wykonywałeś nigdy powtórzeń, kurwa, nie ma czegoś takiego. Jakbyś człowieku jak Kuba codziennie sobie rozkminiał, analizował, gdzie tutaj tą dać, też byś fajnie śpiewał. Ja myślę, że byłbyś tylko... Kuby. Myślę, że jest taka szansa, oczywiście, że tak. Dobra. Gdybyś więcej prześpiewał? Widzowie wybierają smak dzika. Ale co was przyciągnęło w ogóle do tego, żeby wziąć udział, co? Ciekawość. Co to znaczy? Ciekawość czego? Że może się uda i w sumie, że będzie fajna taka przygoda. Ale też pewnie marka dzik po prostu dużo znaczy w naszych życiach też, no bo też pewnie od kilku lat nawet jest tam, krąży wokół nas to wszystko. Tak. Też była jakaś perspektywa, że może się uda kogoś spotkać. No. To na pewno też zaplusowało. Plus chłopaki na pewno zajarzają zajawką, no to jest samo to, że poznanie, możliwość poznania ich jest dosyć duża. A powiedzcie właśnie, bo mówicie, że jakby no, dzik to jest jakaś taka specjalna marka, że wszyscy jesteście gdzieś tam z nią blisko. Co w niej jest takiego fajnego? No, czuję się jak rodzinie, szczerze. Szczerość. Bo chłopacy jest... są autentyczni i przez to miło się ich ogląda. I treści, które przekazują, są jakby spójne z wartościami, którymi na przykład ja się utożsamiam. Aha. Czyli jakie to są wartości? Co? No, że po prostu ciężką pracą można zajść daleko. Tylko ciężka praca, pamiętajcie. To jest archetyp ciężkiej pracy. Budzę się i mam na wygaszaczu ekranu ciężka praca. Wstaję do ciężkiej pracy. Ale warto powiedzieć, budzi się 5:00 lub 5:30 zimny prysznic, 6:00 książka, 6:30 spacer, 7:00 wraca po spacerze, śniadanko. Jogging, spacer, 7:00 wraca po spacerze, bardzo ważne jest śniadanie, żeby to był twój rytuał i śniadanko tak do pół godziny i przyjeżdża do pracy. Już pierwsze artykuły, wiesz, branżowe trzeba przyjąć. A zobaczcie, co wy dzisiaj robicie. W dobie AI, wy kurwa przyszliście do studia, żeby śrubować wokalnie. Dokładnie. Kurwa swoje umiejętności. A mogliśmy nagrać jeden wers i puścić. AI, AI można było zrobić, ale nie. Kurczę.
Za takie poświęcenie to, ojej, jakbym to obejrzał, od razu bym do Biedronki po Energola skoczył. Ja też. Po Grape'a. Może robimy parę kadrów po prostu i zostawimy już za jaj, nie? No, no, ale kto mówił, że życie youtubera jest łatwe? Zobacz, jakie ciężkie rzeczy. To żart rzeczy, oczywiście, bo wiem, że niektóre komentarze na serio. Zobacz, jak w Matrixie, nie? Ogólnie tak, siedzę tutaj, pierwsza myśl, szapoba dla chłopaków. Wyłamka z systemu, brzmi, przychodzą, śpiewają, prawie, mają nie? fajny czas, robią utwory tak jak i dla pieniądze siłownia. Wpadają. Tak szapoba dla chłopaków siłownia. Wszystkich i dziewczyn. Bo już widzę, że to jest fajne zajęcie. Wiadomo, rutyna pewnie doskwiera, jak już klepiesz 20 lat. Zaczynamy, kto pierwszy? Staniemy trochę, może gębę trochę rozbujamy. Nie Kuba, nie Kuba. Możemy tu pośpiewać najpierw, tak na rozgrzewę. No, nasz przysmak to wafle low fat, ale trening też jest, po nim dobre way. Dziwię, jak wielki chce być, dlatego śrubę dokręca. Klatę ci zmiażdży. I teraz robór. Jest misja, na wiosnę być docięty. Żyła, wyszła, progres niepojęty. Ława skos, już wypukły cysk. A kiedy mocy ci brak, zatankuj energy drink. No i już! Tak, i to jest refren. No, a to jest twoje w ogóle, żebyś miał, nie musiał całej kartki trzymać. Nagrywamy najpierw... Właśnie jak robimy? Najpierw refren nagrywamy, czy w ogóle, czy ja, najpierw zwrotaczki? Ja bym proponował, żeby każdy z chłopaków na początku, jak wejdzie przed Majka, to se przewinął na raz to, co ma, tak, żeby się oswoić z tym przyzwyczaił. Tak. A finalne wokale i tak jakbym proponował wrzucać nawet po wersie możemy nagrywać, jasne. Nie? I będziemy sobie klocek do klocka układać. To tak postaramy, że będzie. Tak, i będzie G, no. Czyli najpierw ty na przykład, jak nagrywamy zwrotkę, to ty nam ją zaśpiewasz i my potem. Tak? Najlepiej chyba by było, żeby możemy a ciebie gdzieś tam w tle wrzucę chłopakom. Tak, wrzucisz im na uszy mnie i tyle. No. Co? Zrób takie Barbra Streisand. Dobre, ty. Zajebiście. Weź przeciągnij. Człowieku. Jebać hejterów. To jest nasz pierwszy smak. Jestem ciekawa, jak myślicie, jaki to był smak? Truskawka. Wszyscy? Tak. To było proste? Tak. To już jak wjechało na stół zapach. Piccolo, mało intensywny, przyjemny. Orzeźwiający. Lekka słodycz, lato i... Odwzorowany. Tak. Marta mówiła o tym właśnie trochę o tej truskawce w wodzie. Tak, to jest posmak. Fajnie to opisał, właśnie truskawka w wodzie, nie za intensywnie, w naszym stylu. Pytanie, czy truskawka pasuje do napoju, a nie energetycznego, a nie bardziej do napoju proteinowego, nie? Że jest jakiś napój mleczny, truskawkowy. No to są bardziej moje klimaty chyba. Mało intensywne. Tak, to ja zastanawiam się, czy mocna truskawka, mocno intensywne, czy by była dobra, co nie? By się kojarzy z taką lepkością. Że może być za słodki. Że co jest fajne? Że nie jest tak intensywne. Że to jest okej. Że mogę go pić dużo i długo. Właśnie to jest to w przypadku półlitrowej puszki, czy przez to, że jest lekka słodycz, to jesteśmy w stanie go wypić w całości i nie zębi nas, nie? To jest chyba też to, co Martyna napisała, orzeźwiający, nie? Na tym badaniu są trzy smaki, które w ankiecie, gdzie można było wpisać smak, były najpopularniejsze. W tej ankiecie pierwszy był arbuz, druga truskawka i trzecie właśnie jabłko. Idealny na lato, orzeźwiający 10. Kamil? 7,5. Aha. Michał? 8. I Sebastian? 7,5 też. Zapraszam Państwa, testujcie się. Powiem tak, jak myślicie, jaki to będzie smak? Ciekawe. Jabłko. No i słucham Państwa, najpierw poproszę o Wasze pierwsze skojarzenia. Sok na święta. Zielone jabłko czy poczuć? Ja myślę, że z takimi cukierkami w takim plastikowym opakowaniu. No taki kwaskowaty, ale to dobrze. Ja mam słodziutki, ale taki właśnie idealny. Nie za słodki, ani taki idealny. Dobry, taki nie Mam, że zajebisty, bo jest. Jest lepszy tak na końcu niż na początku, ten smak. 8/10. 8/10. 9/10. 8/10. Ja mam piątkę. Ja mam 6,5. Ja mam 6. Ja też mam 6,5. Ja mam 7/10. Ja mam 8. Ogień na siłce! I klatę ci zmiażdży.
to trochę potrwa, zanim trafię. Będzie dobrze. Poza tym i tak trafiłeś, a śpiewałeś na refrenie w ogóle. Kurwa, jaka różnica, jak Kuba śpiewa. To, teraz to słychać. Na biceps ja mam plan. Ogień na siłce i w futbolaty workout. Dobrze. Nie ćwicz, baby, bez asekuracji. Bo sztanga jebnie i klatę ci zmiażdży. A jeszcze? A dasz radę wyżej? Właśnie, spróbuj wysoko. Właśnie miałem pytać, czy spróbujemy to wyżej, tak jak jest w pilocie. Nie ćwicz, baby, bez asekuracji. Bo sztanga jebnie i klatę ci zmiażdży. Trzeba iść w tą stronę. Tak, bardzo dobrze. To o to właśnie, o to wysokość. Ja ci mówiłem, ja wysokie tony łatwiej złapię niż niskie. Kurwa, gdy chcę normalnie z falsetem i potem on przechodzi na normalny głos. Zjeb. Po prostu. Jego wina. Zjeb. Skofeinowe mają taki sam smak. Sięgam też po nie, gdy chcę normalnie spać. Zniszczyła się leza pędowską, pękły jej okulary. Ja tamten zostawiam w razie czego. Może niech on od początku tą piosenkę śpiewa, bo on co wers, człowieku wchodzi na wszystko. Misja. Na wiosnę byś docięty. O kurwa. A weźcie to puśćcie. Weźcie to puśćcie bez tej. Z tym o kurwa? Z tym o kurwa, no. Ty może to jest to? Jest misja. Na wiosnę byś docięty. O kurwa. Czekaj, ja to muszę sobie nagrać. Na wideo. Puścisz jeszcze, czekaj. I potem zaraz jest to. Na wiosnę. On tak nie wiem jak to opisać. Na wiosnę byś docięty. Wiesz, coś takiego, nie? Jak najebany wujek. Najebany wujek. No? No ja bym to zostawił. Ty, to jest za mocne. No jasne. On nie zrobi tego lepiej. Jest misja. Misja. O, najgorsze misja. Weszło. No tak, ale po prostu. Jest takie żyło. Takie, tak. Z takim przejęciem, jakby żyło. Jakby recytował. Jak ten kurwa biblioteka. On tak trochę. Jak sąsiedzi teraz. Trochę po ten, po mojemu tam. Trochę po sąsiedzi. Za mościa. Niepojęty. O, dobre, to było w chuj. No, tak będziesz robił. Ława z kosmosu, okres niepojęty. To zostawiam wyżej, ale spróbujemy jeszcze raz. Kurwa, to jest lepsze niż szept. Jest misja. Na wiosnę być docięty. Zajebiste, też zostawiam. Bo tam jakbym tak chciał wysoko, ale tak wstrzymywałem. Bo tam jest to... Jest na wiosnę być docięty. Jakby zostaje, wracasz na ten sam dźwięk. Tak, wracasz na ten sam dźwięk. No kurwa! Tak, żeby na ten dźwięk wrócić, nie? Kto go zmienił? Jest misja. Na wiosnę być docięty. To cię człowieku! Kurwa, ty powinieneś wszystko od nowa teraz zrobić. Żyłabyś. Żyła wyszła. Kurem kościelny. Melonowy? Tak. Arbuzowy. Tak, dokładnie. Arbuz zarąbisty. Arbuz mięta chyba to. Jak ulubiony tymbark. Tutaj tymbark! Tutaj tymbark! Jest arbuzowy. Naprawdę? Jest. Kojarzysz arbuzowy tymbark? Miałam worka w tej... No widziałam, że on jest mega dobry. Smakuje mi bardziej niż jabłko, ale nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Okej, okay, po prostu jest pyszny. Jest pyszny, tak. Bon appetit, super. Dla mnie jest cicalopon. A nie jestem fanką arbuza, naprawdę, ale może mi nie posmakuje ten jakby pierwszy łyk i jest ten pierwszy smak, no to czuć mocno tego arbuza. Ja na przykład za tym nie przepadam, ale później, no jakoś się to broni. Mhm. Mało intensywny smak w przeciwieństwie do zapachu. Aha, mało intensywny takie smak. Takie miałam wrażenie, właśnie tutaj Kinga powiedziała, że na początku jest to uderzenie arbuza, ale ono później zanika trochę. Aha, okej. Ale ja uważam, że to jest właśnie jego zaleta. Tak. Ja też uważam, że to jest... Często te arbuzowe są takie sztuczne. Tak, no. A dzięki temu, że tu jest tylko taki posmak,
A czy czego energetyka? No i to, że to jest kwaśne, to jest na mega plus, no bo to jest takie podskocznia fajna, to co napisałem, że... Mhm. No, gdzie się spodziewamy się, że Arwis będzie słodki. No, tak, a to jest takie, smaku, a to jest bardziej plaskowaty, no. Mi się też wydaje, że ten smak będzie lepszy dla osób, którzy właśnie nie lubią arbuzu. Arbuza i ogólnie arbuzowego smaku, bo przekonają się do tego, tak, tak mi się wydaje. Chyba, że nie wezmą, bo nie dadzą szansy. I też zmieni się konkurencja chyba, nie? Serio mnie zaskoczył. Super. No nie spodziewałam się. 9. 8,5. 8,5. 7,5. 9,5. Mi się podoba jeszcze to pytanie, jak ty się ich pytasz, dlaczego kupują dzika i na przykład jak jeszcze nie ma tego ogłoszenia, że my będziemy robić te place, zewnętrzne siłownie, to ludzie na przykład mówią coś tego typu, żeby wspierać chłopaków. Tak. I na przykład to jest dla nas takie, że no co mnie to interesuje, że chłopaki będą, nie wiem, no że wspieramy ich, ale dlaczego? Żeby co? Żeby mieli szybsze auto, to jest takie głupie, a te place to będzie coś, no właśnie, a te place to będzie coś zajebistego, że faktycznie ludzie zobaczą, że jak kupują tego dzika, no to będzie ewentualnie w całej Polsce sieć tych siłowni i gdzie nie będą w Polsce, będą mogli pójść sobie za darmo na trening. Nie trzeba będzie płacić za karnet, oczywiście w idealnym świecie, kiedy w każdym mieście zrobimy tam siłownię, to one są, taką samą funkcjonalność mają jak fitness. Tak, to dosłownie, nie? Że możesz sobie dołożyć ten ciężar, to nie jest już lipa siłownia, to jest dosłownie taka siłownia, w Miami jest dokładnie taka sama siłownia zewnętrzna, więc to jest ten sam sprzęt, nie? Staliście. Przepyszny. Delikatny i mało słodki. Ale to jest mało słodki, błagam. Marcin? Warzywo. Warzywo. Taki brutalny. Ja mam smakowity. Michał, smakowity. Wakacyjna słodycz. Wakacyjna słodycz. Ja mam cierpki, ale że to plus. Aha. Tak, dokładnie. Jest. Właśnie jest przepyszny, że nie ma takiej turbo słodyczy w sobie i... takiego ulepku, właśnie, nie? Tak. Smakowitość, to, co ja napisałem, właśnie chodzi o to, że jakby dwa smaki się zderzają. Słodkość i właśnie lepka. Właśnie, to jest taki arbuz, którego by się chciało zjeść, który tak by ciekł nam tutaj ten jest tą wakację, czy to jest nie jakiś ma pestek. I nie ma arbuz bez pestek. Ja bym na przykład był w stanie wypić takiego dzika, w postaci nawet dwulitrowej, bo nie ma tak właśnie takiej turbo słodyczy sobie. Wiesz co, możliwe, że... Najlepsza bulika bym do obiad utrzasnął, nie? Kurde, no nie wiem jak ma truskawka wygrać w tej batalii. No. Nie ma szans truskawka z arbuzem. Ogólnie to jest fajny pomysł arbuzowy, czy nie fajny? Pokażcie ocenki w takim razie. Bym widziała 3. O, jesteś nieobjęty. Ja bym zwiększył truskawkę po spróbowaniu tego arbuzowego. To jeszcze raz? Byłbym w stanie zwiększyć truskawkę na powiedzmy 6, 7 po spróbowaniu tego. Okej, okay. Ale czy to jest gorszy arbuz niż ten, który myślałeś, że będzie? Czy lepszy arbuz niż ten, który myślałeś, że będzie? To dobre pytanie. Raczej myślałem, że będzie gorszy, no mimo wszystko. Widzisz. Czyli ta trójka to i tak jest wyciągnięte. Okay. Dobra, startowaliśmy z jedynki, rozumiem. 8,5. 9. 9,5. 9 i 8. La 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 la. Kardiotlenu za. Nie. Kardiotlenu. Zapas! Kardio! Nie no, chujowo. Nie mogę się wczuć. Coś kurwa, coś jest nie tak. Idzie ładnie. Coś udaje się. Ty możesz obniżyć. Te poprawki słychać w studiu? Jak tu poprawiacie, patrzycie? Jak to wyszło, coś słychać w studiu, czy nie? Jak ma na słuchawkę, to słychać. Mi się wydaje, że wiadomo, ten zapas poprawić wtedy. Tak, ale w ogóle to jest no, strojenie wokali to jest rzecz, którą robią wszyscy, bo to musisz wystroić, żeby to weź Kuba, zaśpiewaj kardio jeszcze raz. Kardio. Plenu zapas. Kurde, pan mać. Kardio. Dobra. Już wiem, jak zrobić kardio, bo ty robisz a ja robię kurwa. Za miękko szła to. Za miękko, jeszcze raz. Dobra,
Kardio! Cześć, zobaczmy tu kardio. Taki kolego! Ale zobaczmy, cześć. Dobra. Kardio! Kardio! Kuba, jeszcze raz, zaśpiewaj mi kardio! No dobre, bo w chuj teraz! Kardio! Kardio! Dobra, to jest to. Teraz będzie to. Kardio! Tlenu zapal! Lekko niżej. Kardio! Kardio! Czekaj, może pójdę. To jest prawie ten sam dźwięk i masz kardio! 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 Tak. Kardio! Amen! Słuchajcie, mamy trzeci smaczek. Jak byście określili ten kolor? Sok jabłkowy. Piwo. Sok jabłkowy, piwo. Taki klasyczny energetyk. Piwo bez piany. A, tak? To jest klasyczny energetyk? Dziękuję. Za mało intensywne. Aha. Mam napój po WF-ie. Czasy szkolne. Smak dzieciństwa. Aha. Czasy szkolne. Nieokreślony i naturalny. Aha. To jest prawdziwy zapach. W sensie... Ja jak powąchałam, poczułam, to dobra. Mi się od razu w głowie przypomniała jabłonka w ogóle dziadków. Tak, dokładnie tak. Tak, okay. Dojrzałe mi jabłonka, zaraz będą spadać z drzewa. Będziemy mogli zrobić z nich sok. A to będzie z nich dzik. Gazowany sok jabłkowy. Tak. Gazowany. Czyli takie podobne odczucia chyba surowe, jestem za bardzo. 4. 7,5. Tak, ale to tak chciałam powiedzieć, bo generalnie po zapachu miałam wysokie oczekiwania, że faktycznie on będzie kwaśny, będzie czuć to jabłko. Spróbowałam i się rozczarowałam. Mhm, okej, super. Mhm. 8. 8, dobra. 9,5. 8,5. Aha. Ja też 8. Aha. I 6, okej. No to skawa, no cię skawa. To jak pikolo. To jak pikolo. Może pikolo. Takie pikolo to skawkowe. Trochę. No to jest mało wyrazista. Taki smak pikolo, taki chemiczny, mi nie smakuje. Mi się wydaje, że taki rzeźki smak. Mi się wydaje, że arbuzowy troszkę lepszy od tego, takie mam odczucie. Kto czuje dziwny posmak buzi? Jaki to jest posmak? Nie wiem. Metaliczny taki. Mechaniczny? Chemiczny. Słaby, bardziej. Słodki taki. Słodzie trochę jakby. Taki, no, ale niedobry. Taka chemia. Gdzie się to czuje? Na zębach czy na języku? Na języku. Kubki tak, smakowe tak. Wariują. Gdzieś na końcu. Piccolo za słodki, słaby posmak, lepszy arbuz. Dam 6, może nie niższą też, bo ten sentyment po prostu. Pierwotna była 7, ale jak dłużej topiłam, to takie męczyłam się z tym bardzo. Piąteczka, to i tak w sumie trochę zawyżona cena, ale... No, nie powtórzyłbym, nie wypiłbym jeszcze raz, jeśli miałbym do wyboru to, a inne smaki, no to... Nie powtórzyłbym. Mhm. Nie, fajnie, oglądają chyba raz, na kuchni, co? Oni nas, te oceny no, takie są, jak, jakbym trochę za... Ja myślę, ciebie że... słuchał, jak oceniasz, albo... Ja myślę, że to jest grupa taka mocna, ale oglądają się. No, pociucha widać. Fajnie, dziewczyny się nie pierdolą z ocenami, też. 3/10, no. Tak, dawaj. No, bo jakbym nie miała nic innego do wypicia. I kupiłabym ten napój, to wiem, że musiałabym dokupić jeszcze wodę, żeby potem się napić, a wypiję tę energetykę. Okej. Bo nadal jest taki smak dziwny. Ja wypiłam pół szklanki wody i dalej, no dalej mam go. Okej, to jest naprawdę słaby smak, bo bez tego dla ciebie. Już arbuz, gdzie nie lubię go, był lepszy. Aha, super. Mhm. Strasznie spięty tam się czułem, nie wiem, czy też mieliście tak samo. Ja byłem strasznie spięty. Czułem się oceniany. No, trzeba to przełamać. Oceniany byłeś, no. Ale jest ogólnie coś takiego jak... Jest, co? Bajka, no. Nie wiadomo dlaczego, ale jest. Nawet jak panuje jakiś taki, wiesz, luz na sesji, wiesz, zajawa, to i tak te pierwsze razy z reguły tak wyglądają, że tak trochę nie wiesz, co masz ten, nie? Trzeba się uwolnić. No. Ale to też właśnie trzeba się uswoić z efektami wszystkimi w odsłuchu, bo to nie jest... Bo nagle słyszysz swój głos, nie? I się okazuje, że inaczej trochę brzmisz, niż myślisz, że brzmisz, nie? Też. Jakby jest coś takiego zawsze. No, to będzie miał... Poczek będzie tu miał przejebany. Będziesz, jednak będziesz miał przejebany w jednym momencie. Czemu? No bo masz... Tam jest, no, tam jest taki moment, włączą końcówkę, właśnie takie zwrotki tutaj. Patrz. I tu będziesz miał przed taktu. Skofeinowe mają taki sam smak.
Sięgam też po nie, gdy chcę normalnie spać. Sięgam też po nie, cięcie, i to sobie zrobisz, gdy chcę normalnie spać. Ja tam będę stał. No będzie. Bo... Dobra, bo ja nie wiem, czy w ogóle w nuty trafiam, te wiesz, wysokość, nie? I to jest tak, bezkofeinowe ma. Widzisz, im jesteś spokojniejszy, tym możesz ten wyższy dźwięk łatwiej złapać. Bezkofeinowe mają taki sam smak. Bo widzisz, bo ty na przykład, ja to śpiewam wyżej, ty śpiewasz to niżej, ale jesteś w tym dźwięku, tylko jakby wiesz. Tam inaczej wychodzi, lepiej. A dojdziesz do tego dźwięku. Tam masz osób jeszcze, kubek. Nie dociągam. Bezkofeinowe mają taki sam smak. Sięgam też po nie, gdy chcę normalnie spać. Dobra, prawy git, zostawię, a dawaj bliżej Majka. Bo jak miałbym Kuby, no to... No tak to jest, bo głos jest jak dupa, każdy ma swoją i każdy ma inną. Nie, no ja jestem zaskoczony, bo myślałem, że po prostu przyjdą youtuberzy. Myślę, że Veri tak samo, że przyjdą youtuberzy. Trzeba będzie ich kręcić na autotunach, kurwa, ciąć wersy i w ogóle. A tu się okazuje, że w ogóle tutaj ja nie mam nic do roboty praktycznie, nie? Ty chyba nie robiłeś nic nawet, nie? Tam widziałem tylko cięcie i... Ja tylko gwiazdkę kliknąłem, żeby się nagrywało i... Nagle chłopaki mają talent, nie? Ewidentnie. Słuchajcie, no to jest, to jest... Dzwonili z Uniwersala. Mamy płytę wydawać. Okazało się, że chodziliśmy tyle lat na siłownię, a tak naprawdę największy potencjał jest w muzyce. I chyba tak zrobimy. Sony dzwonią. Wysłałem prewkę, Sony dzwonią, idę pogadać. Tlenu za... Słuchajcie, to oni sami wam chcą podziękować. Cześć, dziękuję bardzo. Za się udział w naszym teście. Może odpowiadać mi. Cześć, dzięki. Też ogólnie właśnie cześć. To nam przypomina, jak sami siedzimy i ustalamy te smaki, to najważniejszy wyznacznik jest taki, jak się nikt nie bije o żaden smak na koniec spotkania, to nie robimy tego, nie? Więc tutaj też fajnie wasze intencje pod koniec były spętowane i na pewno nam dały do myślenia, nie? A nie macie czegoś takiego z truskawką, że bardziej ona pasuje na jakiś produkt mleczny typu białkowy, jakiś białkowy jogurt, że ona trochę tak zaburza... Bo ona nie jest tam na tyle intensywna i przez to rozmawialiśmy, że to taka truskawka w szklance wody i to taki bardziej ten posmak. Ja bym dorzucił jej kiwi trochę dla przełamania, bo mamy kreatynę mamy, nie wiem czy wiecie, jabłko tak. Kiwi i to fajnie siedzi. Mi się z kolei podobała truskawka, że tak jak owocu nie przepadam, to mi się bardzo z wiśnią kojarzyła. Że ten taki podobny smak, że on jest taki lekki, taki, że mógłbym dużo pić tej truskawki. Że jakby tak. To było 40 stopni, byśmy się pocili, to też inaczej, nie? Nie jest ulepek tak, taki. Ale naprawdę, tak samo jak wiśnia, że mi się spodobał, pomimo, że nie przepadam za owocem. Mhm. A ty wiśnie pozytywnie rozpatrywałeś? Tak ogólnie jak pijesz? Tak. Bo też zwróciliśmy uwagę, że ty na przykład, czy ja. Tutaj pamiętam, że mówiliście, że kojarzycie smak tego jabłka z tym barkiem, a tutaj tak, kolega jesteś pewnie trochę młodszy, tam z 10 lat, nie? Z liftem. To w ogóle ten, że tak powiem, dla dinozaurów, jak nas, takich jak ja, a tutaj kolega jest młodszy i on skojarzył smak jabłkowy z rozcieńczeniem wody i jabłka, a nie miałeś tego skojarzenia, nie, tym bark, jabłko, nie, no. Mięta, jabłko, pięta, nie ma klienta, tak się jeszcze mówią po słabówce i faktycznie na przerwach ty to chyba powiedziałeś, że na WWF-ie. Po WWF-ie zawsze wjeżdżała, tak, ten soczyk faktycznie 90 groszy to kosztowało. To w ogóle było, też jest ciekawe, nie, że kiedyś tak było. I tutaj widać to, że młodszy na przykład u nas klient... Nie miałem tego skojarzenia w ogóle z tym liftem, nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Kurwa, ale ten arbus mnie zaskoczył. No, co? Ale to jest kawka. Nie, po prostu. Ale to jest kawka kiwi, to bym mógł napisać, że to jest szczoch. A ja się kawka. A sama napisałam, jak było na Instagramie właśnie pisanie tych smaków, to napisałam arbuza i naprawdę spoko. Ale ej, truskawka jak się spytam, czy jeszcze jedną buźkę mogę dostać, to będzie przypocał. Będzie przypocał. To nie. Chcecie sami wam chcą podziękować? Słuchajcie, przede wszystkim panie i panowie, dziękujemy, że
Tak zeszmaciliście truskawkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale też zeszmacili Kubusia. I dzięki wam nie będzie sytuacji, że ktoś zeszmaci truskawkę publicznie. Tak jak ktoś zeszmacił... Tak się też to tak jak ktoś zeszmacił Kubusia publicznie. Więc tutaj nam pomogliście niesamowicie. I jeden taki wniosek się stworzył głównie, że młodsi wolą słodsze smaki. I na przykład w grupie pierwszej, gdzie byli trochę, znaczy ta grupa była przemieszana, ale było kilku 30-latków, to na przykład było tak, że dla nich jabłko było fajniejsze z tego względu, że pamiętali tym bark jabłko mięta. Był taki smak, jak my chodziliśmy do podstawówki, to to było tak, że się to po WF-ie piło cały czas, nie? To kosztowało 90 groszy, jeszcze były takie czasy, że tyle na przykład napój mógł kosztować, nie? A u was taką nostalgią jest niby ten arbus, no, ten bark, ale się dowiedzieliśmy, że to nie jest stary smak. No właśnie. To jest, ten smak ma z 2 lata dopiero. Więc to też jest ciekawe, że wy raczej to nie wiążę tego z nostalgią, tylko gdzieś tam jest to z latem, oferta aktualna tym barka taka jest. Więc to jest pierwsza sprawa. Fajnie, żebyście tak napaleni wszyscy na truskawkę na początku, a mimo to zeszmaciliście ją. Mega to doceniamy wszyscy. Okazał się szczochem po prostu. Okazał się szczochem. Wywatowaliśmy za szybko. No. I właśnie dzięki wam na przykład mnie zmotywowaliście do tego, żeby jeszcze przetestować jabłko i arbuza. Wcześniej oceniałem lepiej jabłko niż arbuza. Teraz też ocenię lepiej jabłko niż arbuza, ale moja ocena dla arbuza się zwiększyła, bo doceniłem jego taką słodkość, nie? Ale zjebię tego arbuza, na pewno będzie chujowe. Coś macisz, ale to sobie myślę, dobra, zanim coś zacznę pierdolić, to spróbuję. No i serio? No, zrobił robotę arbuz. Twoja opinia była mocna, bo wiedzieliśmy, że będzie szczera po wiśni. I fajnie, fajnie, że to przypomniałeś. Jeszcze jest jedna korelacja. Pytanie, czy też zadawałem poprzedniej grupie, czy zdarza się, że obcujecie z alkoholem trochę? A obcujesz z alkoholem? Tak. od półtora roku kompletnie, ale wcześniej tak. Wcześniej tak. I czy nie miałeś tak, że na przykład wiśnie kojarzyłeś gdzieś z jabolem trochę? Z jakimś takim taniem? Nie. Okej. Okay. Bo spotkaliśmy komentarze, że na przykład my, jak my testowaliśmy ten smak wiśni, to nie mieliśmy totalnie czegoś takiego, że kojarzyliśmy to z alkoholem, ludzie nie? Nam to napisali. Że bardziej znowu jakiś że soczek. Tanie wino trochę. Tak, a młodsi ale pisali, że paradoksalnie że to były dobre wspomnienia. Pewnie trochę tak, czasami, nie? I teraz, bo dla nas wiśnia to... Słucham? Zdecydowanie nie. Jestem człowiekiem, który nigdy w życiu nie pił alkoholu. I dla ciebie wiśnia była jak piccolo, dobrze pamiętam? Dla mnie truskawka była jak piccolo. A wiśnia? Wiśnia była chujowa. Po prostu chujowa, okej. Okay. Ale właśnie... Była za słodka. Bo też zauważyliśmy właśnie tak samo jak smak, jabłko, kwaśne, starsi powiedzmy, tacy jak my bardziej doceniają przez to nostalgię niż młodsi. Tak samo wiśnie my też bardziej traktujemy jako taki soczek z naszego dzieciństwa, gdzie wy, młodsze pokolenie, bardziej to kojarzycie z jabolem. I też zauważyliśmy w komentarzach, że czy tam z tą setką, nie? Jakąś wiśniową. Jest coś takiego, jak u nas za moich czasów się piło lubelską cytrynówkę, nie? I to by był taki wyznacznik, taki benchmark. A u was jest właśnie chyba ta setka wiśni albo ten jabłon? No. Słuchajcie, mega dużo ważnych wniosków i ważne decyzje, także dzięki wielkie, bo bez was by tego nie było. Tak, i tym bardziej dzięki, że niektórzy przyjechali z daleka naprawdę, ale nawet jeśli z bliska, to jakby serio brawa dla was, naprawdę. Nasz przysmak to wafle lofat, ale trening też jest. Po nim dobry łej. Jak ten program się nazywa? Ja chcę sobie tak nagrać roburę i mieć jego symulator. Dzik wie, jak wielki chce być, dlatego śrubę dokręca. Eee! Co zrobił tu, nie? To sam? Tak. Kurwa, ty. Tu nic nie dotykaliśmy. Jak wielki chce, jak. Kurwa, ja użyłeś ten program, ty. Dam Roburowi strony encyklopedii do przeczytania i potem sobie będę, wiesz, przyciski naciskał. Przysmak to wafle lufat, ale trening. Kurwa, ale to tutaj też słychać rozpacz ogólnie. Serio, ty, bo ty mówiłeś, że ale jest nie, rozpacz. Ale w zwrotce był wkurwiony, a tutaj on płacze też. Ale jest rozpacz, no.
Dlatego śrubę dokręca. Dlatego śrubę dokręca. Zajebiście. U nim dobry łek. Cichę. Jak taki chce być. Dlatego śrubę dokręca. Co w ogóle? I wchodzisz. Dawaj, zdążymy. Masz przysmak, to wafle low fat, ale trening też jest, po nim dobry łeb. Dziwia. Jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Zajebiste. Kurwa, saker, objawienie wokalne ekipy Wukano. Nasz przysmak to wafle low fat, ale trening też jest, po nim dobre way. Dziwię, jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Zajebiście, ty. Dobrze, to był rozgrzewkowy. Dobrze, 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 jedziemy dalej. Dziwię, jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Nasz przysmak to jeszcze raz. Chcemy tu zostać w ogóle? Sam se dokręcaj. Nie przedłużaj tak bardzo. A w tobie dobry łej. Wytrząsę cię i kurwa będzie się telepać jak bałwan na mrozie. Mrozie. Jedziemy, nasz przysmak to wafle low fat, ale trening też jest, po nim dobry łyk. Dziwię, jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Nasz przysmak to wafle low fat, ale trening też jest, po nim dobry łyk. Dziwię, jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Masz przysmak, to wafle lufa, ale trening też jest, po nim dobry łek. Dziwię, jak wielki chcę być, dlatego śrubę dokręca. Jeszcze raz! Offside, dawaj Whitney Houston! Dawaj Whitney Houston, chuj z tym! Dawaj! Dawaj! Jest to w tobie! Śrubę wykręcam. Śrubę? Czy mamy wypierdalać tam? Ale wychwyciłem to, że tą śrubę, ale kolejnym razem chyba nie robiłem aż tak. Za każdym razem. Za każdym razem? Za każdym razem. Nasz przysmak to wafle low fat, ale trening też jest. Saker. Wygrałeś zakład. Dziękuję. Dzisiejsze śniadanie będzie wyjątkowe. Rozważam sushi. Pierwszy raz w życiu. Za stówę? Nie kupię nic? Jakieś dwie rolki chociaż? Kupisz. Dwa ktoś mi podsunął, chyba ty, nie? Co pomyślimy, dziękuję bardzo. Ale prawie skończyliśmy do... Ogólnie tak autentycznie było ryzyko, żebym przegrał, nie? Nie sądziłem, że jest, ale było ryzyko. Było, no. Byśmy na łatwiznę poszli, to było do zrobienia do 16, nie? Tak. Ale nie poszliśmy. Nie, to no nie, że do 20 to będziemy, ale też się okazało, że no dobrze nam to wychodzi, nie? No talent, nie? No. Kto by pomyślał, że taki talent to jest? Tylko trochę prądu trzeba mieć, nie? Takie 2-3 sesyjki i myślę, że będziecie w stanie taki banger w godzinkę opierdolić spokojnie, nie? Myślę, że bez żadnego problemu. No naprawdę, w godzinę można zrobić coś takiego. Ale panowie, z wami. Za rok wypuszczamy płytę na święta. Okej. Czyli to będzie nasza tradycja. To już możesz pisać, nie? Okej, dobra. Zacznij pisać bez kitu. Widzowie, ja się tym zajmę i zrobimy trochę, kurwa, może rokowego pierdolnięcia. O, poskrimujecie sobie.
po gronu nie, lecie. Ogólnie... A są jakieś rokowe świąteczne. Ozzy miał, nie? Mhm. Jak wrażenie ogólnie? Mega zabawa. Fajnie. No, fajnie, no, fajna zabawa. No. Fajna zajebista sobie, zajawka. Jak musi tutaj siedzicie, zabawa. Rzeźbicie, to fajne to musi być. No. No ja też się świetnie bawiłem ogólnie, no kupa fajne śmiechu. Fajne przełamanie rutyny pewnie dla ciebie, nie? No powiem, i to spore całkiem, no bo jak ja tu z reguły realizuję jakieś takie bardzo popularno-trapowe kawałki, nie? No to coś takiego jak wlatuje, to fajna odskocznia naprawdę, nie? Aż miło robić. Myślę, że George Michael nie miałby żadnych zastrzeżeń, nie? Myślę, że w ogóle nie miałby podlotu do chłopaków. Albo jeszcze by nawet wziął, tak, on by po prostu zszedł ze sceny, niepokonany. No, zrzuciłby mikrofon, powiedział, no dobra, chuj. Obrócił się napięcie i wyszedł. Po zwrotce Robura? Wierzę. Mówi, kurwa, co ja robiłem całe życie? Nie przejmujcie się tym, co się dzieje teraz.